W Siemianowicach Śląskich wybuchł wielki pożar składowiska odpadów. Znajdowały się tam m.in. chemikalia niewiadomego pochodzenia. A teraz mi powiedzcie, jedno rzecz: jak to jest, że w dobie zaraz, gdzie każdy będzie miał przy tyłku przyczepiony sensor, bo jak pierdniemy, to będą się wydzielać gazy cieplarniane i będziemy płacić podatek? Takie składowiska płoną kilka razy w roku. Oczywiście, potem nikt nic nie wie, no samo zapłon. Niech się państwo w końcu weźmie za takie właśnie składowiska. Bo zaraz pewnie jakby ktoś podliczył to bym nie zdziwił się, że one emitują szkodliwych gazów w ciągu roku więcej niż wszystkie samochody w Polsce. Prosta rzecz, masz takie składowisko no to musisz zadbać o to, żeby nie zapłonęło, a jak zapłonie no to wtedy płacisz surowe koszta. A tak, zbieramy chemikalia, te najgorsze, pewnie jest z zagranicy. Podpalimy sobie i tak to się kręci, bo pożar nawet jest w tych samych składowiskach trzy razy w roku. Wiecie co naprawdę? Ja się dziwię, że jeszcze za to się nikt nie wziął, i wszyscy tacy właściciele tych punktów są bezkarni oczywiście tych punktów, które płoną kilka razy w roku.